Dzień dobry, zapraszam na temat piąty z działu piątego. Jest to ostatni temat z tego działu, a ten ostatni temat to testament Bolesława Krzywołustego. Bolesław Krzywołusty doczekał się licznego potomstwa. Tak jak drzewo genealogiczne wskazuje. W momencie śmierci już było wiadomo, że Bolesław na pewno ma czterech synów. Oczywiście nie są to synowie z jednego małżeństwa, a piąty syn miał narodzić się już po śmierci Bolesława Krzywoustego. I teraz Krzywousty yy, jeszcze przed swoją śmiercią i to dużo lat przed swoją śmiercią cały czas miał w głowie ten swój konflikt z bratem ze Zbigniewem i cały czas dręczyła go myśl, co się stanie z państwem polskim po jego śmierci. Czy znowuż nie wybuchnie bratobójcza jakaś walka o tron, o władzę w państwie polskim? Postanowił w związku z tym to uporządkować i już w 1116, na przełomie z 1117 rokiem, czyli 20 lat przed swoją śmiercią, wydaje tak zwany statut sukcesyjny, w którym konkretnie określa, co ma się stać z władzą w państwie polskim po jego śmierci. W tym statucie określił tak zwaną zasadę senioratu. Senior czyli najstarszy, więc możemy już tutaj wywnioskować, że będzie coś przypisane dla najstarszego. I rzeczywiście. Zasada senioratu polegała na tym, że zgodnie z tą zasadą władzę zwierzchnią w państwie miał sprawować senior, czyli najstarszy z synów. I w, nawet Bolesław Krzywousty poszedł dalej i postarał się, aby ta zasada senioratu została zaakceptowana przez papieża, co miało ograniczyć bardzo wpływy możnych, którzy mogliby ewentualnie pokusić się o władzę. I rzeczywiście ta zasada senioratu miała obowiązywać od roku 1138, czyli od momentu, kiedy Bolesław Krzywousty po prostu... Umiera. 1138 rok zostaje ogłoszona, ogłoszone postanowienia tego statutu sukcesyjnego, zgodnie z którymi właśnie władzę przejmuje senior. Stolicą seniora ma być. Kraków, tam ma być jego siedziba. Dodatkowo senior ma obowiązek wyznaczyć ziemię młodszym swoim członkom dynastii, czyli tutaj w tym przypadku będzie miał wyznaczyć ziemię, którymi będą zarządzali jego bracia. Natomiast juniorzy nie sprawowali absolutnie w tych, mieli nie sprawować, według tego statutu, mieli nie sprawować samodzielnie władzy, mieli jedynie być namiestnikami seniora, czyli osobami, które reprezentują seniora na konkretnych ziemiach. Sam senior zaczął określać, miał być określanym mianem princepsa i ten system pryncypat, który jest już nam znany, Miał decydować o tym, że to właśnie do seniora należy władza zwierzchnia nad całym terenem, że to senior prowadzi politykę zagraniczną i też senior ma prawo do bicia monety z własnym wizerunkiem. Senior również mianuje wojewodę i temu wojewodzie mają podlegać. Wszyscy urzędnicy na dzielnicach młodszych książąt. Ten wojewoda to inaczej palatyn. To słowo też już nam się pojawiło. Skąd się wziął pomysł Bolesława Krzywoustego? Skąd on w ogóle wpadł na taką, na taką zasadę senioratu, którą chciał wprowadzić? No nie jest to wybitnie jego pomysł, ponieważ taka zasada, bardzo podobne zasady panowały w ówczesnym czasie zarówno w Czechach, jak i na Rusi. No i jeżeli mamy zasadę senioratu wprowadzoną w 1138 roku, to rzeczywiście najstarszym seniorem, czyli najstarszym z synów zostaje Władysław II, w późniejszym momencie zwany Wygnańcem, jeszcze za życia ojca, dostał od ojca Śląsk, czyli tą dzielnicę, którą będzie sobie zarządzał. W chwili śmierci ojca Bładysław ma 30 lat, więc już jest osobą doświadczoną. Też obs wcześniej obserwował rządy swojego ojca, Bolesława Krzywoustego. I zgodnie z wolą ojca wyznacza swoim braciom ziemię. I w taki to sposób Bolesław Kędzierzawy otrzymuje ymm, Mazowsze, Mieszko Stary otrzymuje Wielkopolskę, Władysław ma już Śląsk, który dostał wcześniej, ale też we władanie dostaje tak zwaną dzielnicę senioralną. Dzielnica senioralna to będzie ta dzielnica, gdzie znajdziemy stolicę, czyli tu będzie Małopolska. Dostaje również Pomorze Gdańskie. No i oczywiście jako senior ma zwierzchnictwo też nad Pomorzem Zachodnim. Początkowo Władysław nie wyznaczył dzielnicy dla swojego najmłodszego brata, brata przyrodniego, ale wyznaczył żonie Bolesława Krzywoustego dzielnicę Salomei. Salomea otrzymała dzielnicę tak zwaną Ziemię Łęczycką. Kazimierz na razie jako najmłodszy z synów nie otrzymał dzielnicy, ale to jest chwilowo. Od początku, kiedy Władysław II rozpoczął swoje rządy, no to on ma bardzo ambitne plany. On nie chce być tylko tym seniorem i tam, że braciom rozdaje ziemię i oni się go mają słuchać, tylko wręcz. On widzi to troszeczkę inaczej, on chce być władcą, który będzie niepodzielnie rządził całym terytorium państwa polskiego, więc nie do końca godzi się z, tą dzielnicą, z tym podziałem na takie dzielnice. Doży też do zapewnienia dziedziczności na Śląsku swoim własnym synom, więc ma tutaj też wizję tego, co się będzie działo na Śląsku. Władysław II jest też bardzo mocno spokrewniony zarówno z Czechami, jak i z Niemcami, co budzi niepokój można władców, bo można władcy widzą w tym jakieś zagrożenie, czyli ingerencję państw ościennych w nasze sprawy. Rzeczywiście, licząc na pomoc zarówno Niemiec, jak i Czech, Władysław podejmuje pewne kroki. Występuje zbrojnie przeciwko swoim braciom, występuje zbrojnie przeciwko ich matce. Odnosi tutaj zwycięstwo, ale spotyka na bardzo duży opór możnowładców, którzy chcą utrzymać te postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego. Nie godzą się z tym, żeby, żeby to zostało zmienione. Na czele tych możnowładców staje Paweł Błoskowic, Paweł Włosowic tutaj bardzo mocno przejmuje taką inicjatywę, że nie godzi się na to, żeby to zostało zniszczone. Władysław uznaje ich wszystkich za zdrajców, nie godzi się. Wojewodę, czyli Pawła Włosowica, każe oślepić każe aresztować. I za to spotyka go hańba. A w tamtym czasie pamiętajmy, że jesteśmy w średniowieczu, biskupi go oczywiście za karę obkładają klątwą, no i jak już jest klątwa rzucona na władce, to nawet najbliżsi współpracownicy wycofują się ze współpracy. I w 1146 roku Władysław, żeby ratować swoje życie, ucieka z państwa polskiego, ucieka na dwór niemiecki i od tego momentu zaczynamy mu przypisywać właśnie ten przydomek wygnaniec. W związku z tym, że seniora nie ma, no to teraz władzę przejmuje kolejny senior. Kolejnym seniorem będzie Bolesław Kędzierzawy. To ten władca, który otrzymał wcześniej od swojego brata, brata Mazowsze i odzyskał też swój urząd Paweł Włosowic. I w 1157 roku pod rządami już Bolesława. Kędzierzawego. Państwo polskie staje się celem wyprawy cesarza, cesarza Fryderyka Barbarossy. Dlaczego akurat tego cesarza? Bo do tego cesarza zwrócił się z prośbą o pomoc Władysław II Wygnaniec, który chciał odzyskać tą władzę. I choć wyprawa tutaj zakończyła się dla Barbarossy zwycięstwem, no to jednak cesarz nie przywrócił Wygnańcowi utraconych wcześniej terenów. Bolesław Kędzierzawy musi złożyć hołd. I jeszcze na dodatek wyrazić zgodę musi, że dobrze, że Wygnaniec nie wraca, ale mogą wrócić synowie Wygnańca i mogą wrócić na Śląsk. Po śmierci Kędzierzawego kolejnym pryncepsem, czyli kolejną osobą, która jest seniorem zostaje Mieszko Stary. No i Mieszko Stary... On będzie próbował wzmocnić tą władzę książęcą, będzie chciał być takim bardzo silnym seniorem, tak jak sobie tam zażyczył ojciec. Natomiast Mieszko większość decyzji podejmuje z terenów Wielkopolski. No i to się niekoniecznie podoba panom, którzy, można władcom, którzy są na terenie Małopolski, gdzie mamy stolicę i ostatecznie nie zaakceptowano w ogóle działań Mieszka Starego. Zostaje on wygnany ze stolicy i na jego miejsce zostaje obsadzony młodszy, jeszcze młodszy brat, Kazimierz zwany później Sprawiedliwym. No i tu w tym momencie mamy bardzo oficjalnie złamaną zasadę senioratu, ponieważ Kazimierz Sprawiedliwy jako najmłodszy nie może pełnić funkcji seniora. Jest przede wszystkim... Mamy tutaj Mieszka, który co prawda jest obalony, ale jest bratem starszym, i mamy też synów Władysława Wygnańca, którzy są też starsi. W związku z tym, od momentu rządów Kazimierza Sprawiedliwego mamy do czynienia z tak zwaną złamaną zasadą senioratu. Ale tutaj warto jeszcze wrócić do tego tak zwanego rozbicia dzielnicowego, bo tak jest zwany testament Bolesława Krzywoustego rok 1138 rozbicie dzielnicowe. Patrząc na mapę trzeba się po prostu nauczyć kto dostał jakie ziemie. I przypominając jeszcze raz, Władysław Wygnaniec, najstarszy senior otrzymuje Śląsk, otrzymuje dzielnicę senioralną Pomorze Gdańskie oraz zwierzchność nad Pomorzem Zachodnim. Następny to jest Bolesław Kędzierzawy. Kędzierzawy otrzymuje Mazowsze. Kolejny to jest Mieszko Stary. Mieszko Stary otrzymuje Wielkopolskę. Kolejny to jest Henryk, zwany Sandomierskim. Otrzymuje Ziemię Sandomierską. Kazimierz, który się rodzi po śmierci ojca. Kazimierz Sprawiedliwy nie jest ujęty w tym testamencie, ale w testamencie ujęta jest żona Bolesława Krzywoustego, Salomea, która otrzymuje ziemię Łęczycką. No i w tym momencie ziemię Łęczycką przejmie później też ten Kazimierz. Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego podziały w państwie polskim jeszcze bardziej się pogłębiają. I zaczynamy mówić, że nie mamy już rozbicia dzielnicowego, ale mamy tak zwane rozdrobnienie dzielnicowe. No bo co takiego się dzieje? Po pierwsze, książęta przestają używać tytułu książąt Polski. Zaczynają o sobie mówić, że są książętami dzielnicowymi, jak na przykład księstwo, dzielnica tutaj Głogowska czy Wielkopolska. Nie mamy książąt polskich, mamy książąt dzielnicowych. To jest pierwsza zmiana. Następnie... Mamy bardzo osłabione państwo polskie zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej, bo po pierwsze nie mamy silnego jednego władcy, po drugie, wewnątrz bracia, kuzyni prowadzą non stop między sobą wojnę o sukcesję, czyli o władzę książęcą. Następnie Pomorze Gdańskie, Pomorze Gdańskie zaczyna się coraz bardziej usamodzielniać, aż w końcu władze przejmują tam książęta z terenów pomorskich. Pomorze zachodnie, tracimy całkowicie pomorze zachodnie. Dodatkowo powstaje bardzo dużo urzędów, ponieważ każdy książę ma swój, można powiedzieć, tak, żeby, żebyście zrozumieli, taki swój dwór, czyli ma swojego wojewodę, swoich urzędników. Łatwiej będzie awansować, bo tych urzędów mamy dużo, ale mamy bardzo duże osłabienie władzy książęcej a, i bardzo duży można władców. Władcy danych terenów, aby nie popadać, na przykład z nimi w konflikt, no to nadają im posiadłości, nadają posiadłości kościołowi, żeby mieć kościół po swojej stronie i obdarzają ich również takim immunitetem, immunitetem, czyli takim zwolnieniem spod władzy księcia. Oczywiście chodzi o władzę sądowniczą, czyli Przestają być karani przez sąd książęcy. Czyli nie polegają tak naprawdę żadnej karze. Majątek takich księstw jest bardzo mały. Te księstwa w ogóle terytorialnie są małe. W związku z tym mamy też problem z utrzymaniem jakiegoś, jakiejś stabilności w tych grodach, ponieważ wcześniej mieliśmy coś na zasadzie wojów, którzy byli na. Rozkazy, można powiedzieć, osoby zarządzającym państwem, czyli na rozkazy księcia czy króla. Teraz wojowie nam zanikają, bo nie ma jednej osoby decyzyjnej, która powołuje pod broń. W związku z tym grody zaczynają tworzyć swoje własne jakieś grupy. I tak naprawdę to właśnie w okresie rozbicia dzielnicowego mówimy, że powstaje rycerstwo. To w tym momencie z XII wiek mamy do czynienia z pierwszymi rycerzami czyli jest to grupa, która stawia się na wezwanie władcy i bierze udział w wyprawie, i za to jest opłacana. I tylko za to będzie opłacana. Kto należał do warstwy rycerstwa? Należeli, należeli wszyscy. Bez względu na majątek, którzy bezpośrednio podlegali księciu. To się z czasem będzie zmieniało, ale na tą chwilę mamy wszystkich, którzy są powołowani pod broń przez księcia, oni będą stanowili tak zwane rycerstwo. Jedyna instytucja, która przetrwała ten okres rozbicia czy rozdrobnienia dzielnicowego, to jest kościół, bo okazało się, że kościół nie uległ żadnemu podziałowi, nadal bardzo silny jest tutaj autorytet kościoła, nadal czci się świętego Wojciecha, pomimo tego, że relikwie przecież zostały skradzione przez Czechów w czasie najazdu Brzetysława. Kościół jednoczy i to jest jedyna instytucja, która trzyma państwo polskie w ryzach i jedyna też instytucja, która w pewnym momencie będzie nawoływała do tego, aby z powrotem Państwo Polskie zjednoczyć. Tak wygląda okres rozbicia i rozdrobnienia dzielnicowego, i to jest koniec działu piątego. Kolejny dział przeniesiemy się już do Europy średniowiecznej. Dziękuję bardzo.